Witajcie! Dzisiaj przygotowuję kruche ciasteczka z cukrem, idealne na święta. Utrzymują bardzo długo świeżość, wystarczy przechowywać je w szczelnym pojemniku. Zaczynamy od wysypania na stolnicę 600 g mąki. Do niej dodajemy łyżkę smalcu, który doda kruchości naszym ciasteczkom, opakowanie cukru waniliowego, szklanka cukru, a także 3/4 opakowania proszku do pieczenia. To wszystko mieszamy. Dodajemy 3 łyżki gęstej śmietany. A także w to wszystko musimy wkroić kostkę margaryny. Jest to sprawdzony świąteczny przepis mojej rodziny. Każdemu bardzo smakuje. Wszystko dokładnie siekamy i dodajemy 3 żółtka. Ponownie siekamy, aż wszystko nam się połączy. I teraz ważna jest sprawa, jeżeli macie dużą stolnicę, to możecie spokojnie zagnieść całe ciasto naraz, bez żadnych problemów. Ja natomiast mam malutką stolnicę, więc sobie podzieliłam ciasto na 3 części i zagniatam każdą z nich z osobna. Takie ciasto po zagnieceniu formułuję tradycyjnie w kuleczkę, którą następnie spłaszczę po to, aby szybciej mi się schłodziła w lodówce. Więc tak przygotowane ciasto owijam folią spożywczą i wstawiam do lodówki na godzinę. To jest bardzo ważne, to ma bardzo duży wpływ na to, żeby ciasteczka były naprawdę kruche. Jeżeli Wam na tym zależy, to koniecznie odłóżcie przynajmniej na tą godzinkę do lodówki takie ciasto. Po godzinie wyjmuję ciasto na oprószoną mąką stolnicę, posypuję je również mąką z wierzchu i rozwałkowuję na około 4-5 mm. Piekarnik rozgrzewam już w międzyczasie do 180 stopni. No i teraz najprzyjemniejszy moment, czyli możemy wykroić nasze ulubione kształty. Ja wybrałam teraz gwiazdki, później zrobiłam również kwiatki i serduszka. Ciasta jest na bardzo dużo ciasteczek, mi wyszło ich około 150. Przekładamy ciasteczka na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Pieczemy przez około 12 minut w 180 stopniach, aż ciasteczka zrobią się jasno złote. Jeżeli chcecie, aby ciasteczka były jeszcze lepsze, to nie pozbywajcie się białek, które pozostały nam po żółtkach, które zużyliśmy do ciasteczek, tylko białkami możemy wysmarować wierzch ciasteczek, cienką warstwę tylko taką, aby nam się przyczepił cukier, bo dokładnie cukrem możemy je posypać po wierzchu dzięki tym białkom i cukrowi. One nam po upieczeniu zrobią się złote, będą połyskiwać, będą jeszcze lepsze. Tak się prezentują po upieczeniu. Są naprawdę bardzo dobre. A po więcej przepisów zapraszamy na www.jedzonkooblogspot.com. Życzymy smacznego. Zapraszamy również do polubienia nas na Facebooku, a także do subskrypcji naszego kanału YouTube. Pozdrawiamy!